Aleksandra Mieczyńska. Dzień dobry. Dziś ze mną pani Justyna Wilk. Dzień dobry. Dzień dobry. Kierownik artystyczny i choreograf zespołu folklorystycznego Wrzosowianie. Zatem będzie dzisiaj, mam nadzieję, że także w rozmowie, kolorowo, barwnie i ludowo. 25 lat już minęło, tyle zespół istnieje, jeszcze świętując to 25-lecie, ale już pomału, tak sobie myślę, wchodząc w kolejne lata. Tak, 25 lat. Zespół został założony 18 czerwca 1998 roku. Ja jestem z zespołem od początku. Wraz ze mną zespół zakładał pan Marian Kołodziej, który dzisiaj jest kierownikiem honorowym. Jest to strażak, który pomyślał o tym, że fajnie, żeby we Wrzosowej kultywować piękno rodzimego folkloru. Był z nami również pan Zbigniew Kołodziej i pani Anna Jaśkiewicz jako instruktor muzyczny. Do dziś się wszyscy przyjaźnimy, lubimy i współpracujemy. I do dziś zespół istnieje. Do dziś zespół istnieje, się prężnie rozwija. Odnosi sukcesy? Tak, zmieniliśmy troszeczkę swój wizerunek taki. Zespół się postarzał i w latach, i postarzał się kadrowo, że tak powiem, osobowo, ponieważ zaczynaliśmy jako zespół dziecięco-młodzieżowy, a dzisiaj jesteśmy zespołem dziecięco-młodzieżowo-dorosłym, gdzie najprężniejszą grupą jest właśnie grupa dorosłych osób. Mm-hmm. Ta, która jest od początku z zespołem? Czy to, to jest znaczy, tak, że są tam takie, przychodzą są tam takie jednostki, które są od początku i to tak fajnie wygląda, bo oni był czas, kiedy na studia poszli, zakładali rodziny i wrócili, tak? Czyli wrócili, zorganizowali sobie życie prywatne i wrócili, ale mamy też bardzo dużo osób, które przyjechały z zewnątrz, z całej Częstochowy bym nawet powiedziała, dlatego że szukali takiego miejsca, gdzie by się zaczepić, gdzie móc pracować wszyscy wspólnie jako dorośli ludzie, ponieważ Częstochowa jakby nie dawała takiej możliwości osobom dorosłym, które chciałyby kultywować folklor. Mhm. Zespół Wrzosowianie taką możliwość daje. Jak wyszukujecie to, co później prezentujecie na scenie? Na ile to jest umocowane rzeczywiście w naszej polskiej tradycji, w tradycji tego regionu? Jak łatwo, albo może jak trudno jest wyszukiwać to, co jest charakterystyczne dla miejsca, w którym żyjecie? Zespół jest nie tylko zespołem regionalnym, tak? Czyli jeśli byśmy byli zespołem regionalnym, to mielibyśmy tylko nasz region, Częstochowa i tylko byśmy, że tak powiem, kręcili się dookoła naszego regionu. I to by było takie i wyzwanie, i trudność. Tak, tak, tak. Dlatego, że no, ileż można lat tańczyć to samo, albo śpiewać to samo i tylko się gdzieś we własnym regionie obracać, aczkolwiek ten nasz region, wbrew pozorom, jest bardzo urozmaicony i docieranie do jakichś kolejnych źródeł tekstów źródłowych, nut, opracowań muzycznych jest bardzo ciekawa. Bywają jest zaskoczenia? Jest bardzo trudne, tak, tak, mhm. Tak, tak. Ale jako zespół folklorystyczny mamy też wszystkie tańce narodowe i sięgamy też po inne regiony. Mamy region cieszyński, lubelski, czyli krztonowski, śląski, Beskidu Żywieckiego, tańczymy również Księstwo Warszawskie, także dużo jest tych regionów, plus oczywiście cała gama tańców narodowych. Mhm. Myślę sobie o strojach, które trzeba przygotować na występy, jeżeli jest taka rozmaitość tych wzorów, po które sięgacie, to tak sobie myślę, że i stroje są różne, to kosztuje. Stroje są różne, to kosztuje bardzo dużo. Kto wam to szyje? Powiem tak, mamy bardzo duże wsparcie samorządu lokalnego, mhm. Pan wójt Krzysztof Ujma dba o to, żeby zespół się rozwijał. Zespół na dzień dzisiejszy działa, mimo że nadal pracujemy w remizie OSP we Wrzosowej, tam gdzie nas założono, działamy w strukturach Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej i to oni nas wspierają finansowo. Zakup jednego kostiumu, no cóż, jeśli będziemy mówić, że jeden kostium na kobietę kosztuje 3000 zł, a my tych kostiumów potrzebujemy minimum 6, do tego również dla mężczyzn dochodzą buty, jakieś akcesoria, to są ceny horrendalne. Ale przez 25 lat zdążyliśmy zgromadzić sobie jakieś tam zapasy. Nie wszystko naraz bazy, było tak, po prostu. Nie da się. Poza tym, no nie czarujmy się, też przez 25 lat to się pewne rzeczy też niszczą. One przechodzą do lamusa, nie możemy już z nich korzystać, bo się bluzki targają, buty się psują, więc ciągle trzeba nowe rzeczy dokupować po to, żeby być na tym samym poziomie, a nie czarujmy się, z roku na rok chcemy być coraz lepsi i coraz więcej. Mm-hmm. Poprzeczka do góry cały czas. Tak, mm-hmm. Tak. Jak często spotykacie się, żeby... Zajęcia mamy dwa razy w tygodniu, mm-hmm. We wtorki i w czwartki. Mamy trzy grupy wiekowe na ten moment. Prowadzimy zajęcia i z tańca, i ze śpiewu, więc to urozmaicenie jest.
4 godziny w sumie jesteśmy w jeden dzień i 4 w drugi, natomiast jest to rozłożone na poszczególne grupy. Mhm. Powiedziałam, że sukcesy odnosicie i tak się rzeczywiście dzieje, jesteście zauważani. Nie tylko wójt się chwali wami, ale chwalą was, pewnie ku waszej radości. Jest to bardzo miłe i przyjemne, dlatego że pracujemy dla kogoś, nie tylko dla siebie. Tak? Pierwszym aspektem jest to, że jest fajnie, że jesteśmy razem, że możemy się wspierać wzajemnie, że możemy spędzać razem czas. I to jest jakby podstawa tego wszystkiego, tak? Bo lubimy się. Normalnie, zwyczajnie się na co dzień lubimy. Czyli to nie tylko te wtorki i czwartki. Nie, nie. Mhm. Jesteśmy cały czas w kontakcie i spotykamy się też prywatnie i omawiamy wiele rzeczy prywatnie, takich, które może ktoś by pomyślał, że no cóż, przychodzą, robią swoje i wychodzą. To nie tak jest. Po prostu się lubimy i dzięki temu się też rozwijamy, bo się szanujemy, wspieramy i znaleźliśmy jakiś wspólny taki aspekt tego, że jest fajnie. I to buduje to, że jest nam łatwiej, ale z drugiej strony musimy też mieć grono odbiorców, dla których pracujemy, bo jeśli mielibyśmy to robić sami dla siebie, no to jest jakby jedna rzecz, a tutaj jednak chodzi o to, żeby nas ktoś zauważał, żebyśmy mieli fanów, którzy przychodzą na nasze koncerty. Często są to rodziny, bo od rodzin się zaczyna, współmałżonków, albo dziadkowie, tak, najwierniejsi fani, czyli to są ci nasi fani, ale zespół stał się też w jakiś sposób dzięki temu, że jest grupa dorosłych wielopokoleniowa. Na jednej scenie stają wnuczkowie z dziadkami, matki z dziećmi, ojcowie z córkami. I to jest właśnie fajne, że kiedy gdzieś jedziemy, to jesteśmy wszyscy razem. Nie tylko w domu, ale również na scenie i wzajemnie się wspieramy. Mhm. I to jest chyba taka wymierność tego sukcesu. Mówi Pani o tym, że się lubicie, tak? Że spędzacie także nie tylko ten czas, który jest wyznaczony na próby razem, to też chyba buduje zaufanie w zespole. Tak, to znaczy nie byłoby tego wszystkiego, co mamy, gdybyśmy się nie szanowali. Zaufanie jest podstawą, ponieważ nie jesteśmy grupą, która wychodzi indywidualnie na scenie. Wychodzimy wszyscy razem. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nikt nie powie, że ktoś coś źle zrobił, albo się pomylił, albo czegoś nie dopatrzył, czegoś się nie douczył. Nie, bo to wtedy mówimy o całym zespole, o całej grupie. Więc jest to taka współzależność i współodpowiedzialność, która w dzisiejszych czasach jest chyba trudna. Mhm. A tu się udaje. Tak, jak słyszę. I tak myślę, że ucząc najmłodsze pokolenia, uczycie także tych budowania tych relacji. Tak, nawet mamy taki zwyczaj, że jeśli gdzieś wyjeżdżamy, to grupa młodzieżowa opiekuje się grupą dziecięcą. Jeśli jeździmy na jakieś dłuższe wyjazdy, to na przykład pokoje są czteroosobowe, są cztery osoby z grupy średniej, czyli z młodzieżówki i dwójka dzieci, czyli w czwórkę są w pokoju i młodzież dba o to, żeby maluchy zjadły, żeby się przebrały, żeby wykąpały, żeby poszły spać, żeby zdążyły na posiłki i to tak jest od lat. I później oni wchodzą w grupę dorosłych, a dzieciaki stają się młodzieżowcami i pomagają tym młodszym. Także nie musimy zabierać mam, cioć, jedziemy sami gdzieś i to też uczy takiej samodzielności, odpowiedzialności jeden za drugiego. To się sprawdza. Póki co tak. Te nagrody, którymi się chwalicie, macie też swoje profile w mediach społecznościowych, chwalicie się chętnie, bo jest czym? Czym ostatnio zostaliście wyróżnieni, co was najbardziej cieszy? Ostatnio to była niedziela. Nie ostatnia niedziela, ale taka bardzo zaskakująca, pozytywnie i przyjemnie. Uczestniczyliśmy w dwóch festiwalach w Koszęcinie, w Śląskim Śpiewaniu i w Ogólnopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. I w tym właśnie Przeglądzie Pieśni Patriotycznej zdobyliśmy pierwsze miejsce, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem, takim pozytywnym, bo po to się pracuje. I kiedy zdobyliśmy to pierwsze miejsce, myśleliśmy, że już sukces osiągnięty, a tutaj przychodzi wyróżnienie w Śląskim Śpiewaniu, które było taką wisienką na torcie i mówimy hurra, czyli warto, trzeba to robić. No i na koniec jeszcze niespodzianka z okazji 70-lecia Zespołu Pieśni Śląsk, z Pieśni Tańca Śląsk dostaliśmy nagrodę dyrektora w dowód uznania za nasze sukcesy i osiągnięcia, więc wydaje mi się, że to taka piękna niedziela, piękne zwieńczenie tej naszej ciężkiej pracy. Tych 25 lat, które w jakiś sposób
cały czas pracowaliśmy te 25 lat na to, żeby właśnie takie sukcesy osiągać. Teraz jest moment, żeby się tym ucieszyć, na chwilę tylko zatrzymać, ale tak sobie wyobrażam, że tylko na chwilę, że ani próby się nie zatrzymały, ani myślenie o tym, co w przyszłości, co za chwilę będziecie robić, to nie zostało zarzucone. Nie, absolutnie. No w sobotę następny przegląd i w zasadzie koncert za koncertem zaplanowane, jakieś wyjazdy, prezentacje, ale przede wszystkim szykujemy się do dużego koncertu jubileuszowego z okazji 25-lecia zespołu, na który już wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Odbędzie się on albo w marcu, albo w kwietniu, bo jeszcze dokładnie data nie została ustalona, ale chcielibyśmy dać taki piękny koncert za tę ćwierć wieku pracy na scenie, żebyśmy mogli my sami się ucieszyć tym, co już mamy, ale również, żeby te osoby, które nas wspierają, mogły przyjść i zobaczyć takie piękne, barwne widowisko. To myślę, że o tym jeszcze będziemy mówić, będzie taka okazja. Natomiast ja podpytam, czy bycie w takim zespole, czy to pomaga w ogóle sobie poukładać życie, bo tak trochę zaczęłam myśleć, tak, próby dwa razy w tygodniu, występy, wyjazdy, no a gdzieś tam jest normalne życie rodzinne, ja nie wiem, czy jest normalne, bo pani się uśmiecha, jest praca, jak to wszystko wygląda, czy to pomaga, paradoksalnie pomaga poukładać resztę życia? Tak. Na swoim przykładzie powiem. Jestem dyrektorem szkoły podstawowej we Wrzosowej od 8 lat. Mam troje dzieci, męża, prowadzimy gospodarstwo rolne, w którym normalnie pracujemy, a wyjście na zajęcia i praca z ludźmi i spotkanie się to jest taki czas dla mnie. Już z dziewczynami ostatnio stwierdziłyśmy, że w chwili, kiedy zaczyna nam brakować tego, czyli na przykład jest jakaś dłuższa przerwa, nie widzimy się przez jakiś czas, obowiązki codzienne spowodują, że nie można przyjść na jedną czy na dwie próby, człowiekowi zaczyna coś brakować. Zaczynamy myśleć, że obowiązki codzienne zaczynają nas przytłaczać, mimo że wbrew pozorom jest ich wtedy mniej, tak? Bo nie muszę iść na zajęcia, nie muszę tam czegoś robić. To tak wcale nie jest. Zespół daje nam taki oddech, daje nam siłę, daje nam możliwość tego, żebyśmy zluzowali głowę. I wiem, że i tancerze, i instruktorzy, którzy pracują ze mną w zespole, bo o nich też chciałabym wspomnieć, pani Katarzyna Nowicka, również kierownik artystyczny i choreograf, która jest ze mną od samego początku. Jest to młoda dziewczyna, która w wieku 14 lat dołączyła do zespołu jako dziecko. Była pierwszą zapisaną do zespołu i została ze mną. Zrobiła kwalifikacje, prowadzi teraz zespół Janowianie. Niezmiennie przy mnie trwa i wspieramy się. I tak jak mówiłam, jest to przyjaźń, taka prawdziwa przyjaźń, mimo że z pracy, a mówi się, że w pracy nie ma przyjaźni. Pani Elżbieta Bartecka, która dołączyła do nas kilka lat temu, wtedy, kiedy zakładaliśmy grupę dorosłych, chciała przyjść i realizować się w zespole, chciała śpiewać. Okazało się, że jest muzykiem i świetnie sobie radzi z prowadzeniem zajęć właśnie muzycznych i to dzięki niej te ostatnie sukcesy wokalne, bo to ona tutaj była tym filarem pracującym z grupą. I Agnieszka Kubiczek, która również jako dziecko dołączyła kiedyś do zespołu w drugim bądź w trzecim roku działalności, jest z nami do dzisiaj. Dziewczyny są w związkach małżeńskich, posiadają dzieci i tak samo jak ja, pracują, bo chcą, świetnie się realizują, czują. Więc wydaje mi się, że to chyba właśnie tak jest, że to jest takie nasze drugie życie. Cały czas dołączają nowi? Tak, dołączają nowi. Poprzez pandemię mieliśmy taki problem trochę z dziećmi. Zmieniły się priorytety. Młodzież się troszeczkę też, tak powiem, bardzo kolokwialnie wysypała się. Ciężko było. Natomiast fakt grupy dorosłej, która wie po co przychodzi i która czeka na każde zajęcia i dawał nam takiego kopa, że to, że coś tam się zwolniło, gdzieś nie poszło, to jest teraz i przez chwilę. A jeśli będziemy pracować, to będzie super i jest super. Odradzamy się. Mamy bardzo dużo maluchów, które zaczęły chodzić na zajęcia, ponieważ od 4 roku życia już dzieci przyjmujemy. No więc myślę, że jakiś narybek jest i będziemy pracować. To takie małe ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy się wybierają, chcą dołączyć. Uwaga, może tak zostać. Na lata. Na lata. Bardzo dziękuję za to spotkanie, do rozmów. Będziemy, mam nadzieję, jeszcze wracać. Będziemy przypominać o tym, że ja jesteście. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Justyna za zaproszenie. Wilk była Państwa moim gościem.